Witam szanownych gości. Witam was, kochani rodzice i opiekunowie. Witam nauczycieli, pracowników naszej szkoły. No i witam was, kochane przedszkolaki i kochani uczniowie. Ten dzień jest najważniejszy dzisiaj dla was. Szczególnie serdecznie witam przedszkolaków i pierwszoklasistów. Życzę wam, maluchy, samych radosnych chwil, żeby nie było żadnego smutku, żeby wszystko to, co najlepsze, spotkało was właśnie w przedszkolu. Pierwszoklasistom życzę szybkiego, sprawnego przygotowania się do pasowania na ucznia, bo tradycją naszej szkoły jest, że pasowani będziecie w Dniu Edukacji Narodowej. Także macie miesiąc czasu, żeby się do tego przygotować. Wam, uczniowie, życzę siły, wytrwałości, a ósmej klasie życzę bardzo dobrego egzaminu ósmoklasisty, bo w tym roku jest to chwila historyczna. Po 2 latach wracamy znowu do egzaminu, tylko przedtem był to sprawdzian szóstoklasisty, a teraz mamy egzamin ósmoklasisty. Trzymam za was kciuki już dzisiaj. Szanowni pedagodzy i pracownicy szkoły, życzę wam samych sukcesów, cierpliwości i konsekwencji pracy z dziećmi. Wam, kochani rodzice, życzę, aby wasze dzieci zdobywały wszystko to, co najlepsze. Żebyście wspierali ich w sytuacjach smutnych, trudnych i cały czas im mówili, że dzisiaj jest źle, ale jutro pewnie będzie lepiej. Bo tak to jest w szkole. Nigdy nie jest tak, że jest źle. Nie ma niczego, czego nie można by było poprawić. Pamiętajcie o tym. Samorządowi lokalnemu życzę finansowych możliwości w stwarzaniu warunków, w jakich kształcą się nasze dzieci i młodzież, pomagając nam w budowaniu wizerunku szkoły. Przyjaciołom szkoły radości i satysfakcji z możliwości udziału w rozwoju naszych uczniów. Jeszcze niedawno słyszeliśmy dźwięk szkolnego dzwonka, który życzył nam słonecznych wakacji, a już dźwięczy on głośno, witając nas radośnie. Minął czas beztroski, radosny, obfitujący w słońce i niesione z nim uciechy. Czas powrócić do szkolnych ławek i do nowych obowiązków. Czeka nas 10 miesięcy wytężonej pracy. Wracamy z nad morza, z nad Wisły, z nad jezior błękitnych, srebrzystych. Wracamy z borów tucholskich, zewsząd, z całej Polski. Tyle tu było zabawy, w podchody i wchowanego. Tyle wesołych wiewiórek na skraju lasu górskiego. Nad morzem woda słoneczna, srebrzysty piasek na plaży. Przez sen podróże statkiem, o jakich tylko zamarzysz. Jakie tu harce potoka, żagle nad modrym jeziorem. Sarny wrót leśniczówki, a wokół mazurskie wory. Tyle tu było radości, tajemnic i pięknych miejsc, że wiele z nas tu zostawi cząsteczkę dziecięcych serc. Szedł zmęczony sierpień drogą, wrzesień go dogonił. No i proszę, w naszej szkole znowu dzwonek dzwoni. I rok szkolny się zaczyna, do klasy wracamy. W nowych teczkach, jak co roku, nowe książki. Wrzesień, w naszej szkole klasy pełne słońca, pełne dzieci, bo wakacje już dobiegły końca. Wrzesień, w naszej szkole klasy pełne słońca, pełne dzieci.
wakacje już dobiegły końca. Jednak nie każdy wrzesień w historii Polski był tak barwny, radosny i pełen wakacyjnych wspomnień. Nie zawsze też dzieci w pierwszych dniach września zdążały do szkoły, aby spotkać się ze swymi rówieśnikami i powitać nowy rok szkolny. Był taki wrzesień 1939 roku, jakże różny od innych. Szare od niemieckich samolotów, przysłaniających błękit polskiego nieba i mundurów niemieckich wojsk zalewających naszą ojczyznę. Gorący od płomieni zamieniających w zgliszcza domy naszych rodaków. Mokry, bolały łzy się matek i dzieci. Okrutny, ponieważ tak wielu walecznych Polaków nie powróciło do domów. W tych dniach zamiast dźwięku szkolnego dzwonka wzywającego do szkoły, dzieci usłyszały przeraźliwy dźwięk syren i dzwonów bijących na alarm. Za naszym miastem, pośród brzózek, gdzie dookoła kwitną wrzosy, mogiłka w trawach jest nieduża, malutki wzgórek mchem porosły. Płyną obłoki nad brzezami, w gałęziach ptak świergoce rano. Dziś wszyscy tutaj się spotkamy, a dwaj harcerze na warcie staną. Tu partyzantów jest mogiła, tu padli leśni trzej żołnierze, a pamięć o nich będzie żyła przez długie lata w naszym mieście. Za naszą szkolność, szkołę, mowę oddali swoje młode życie. Przed tą mogiłką skłońmy głowę, gdy lecą z drzew jesienne liście. Taka jest historia naszej ojczyzny. Do dziś czcimy pamięć wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, aby nasze pokolenie mogło bawić się, wypoczywać i uczyć się bez obaw o swoje bezpieczeństwo. Wdzięczni za ofiarność naszych przodków powinniśmy wykorzystać każdy dzień, każdą chwilę i godnie wypełniać uczniowskie obowiązki. Dziś dzięki nim możemy wszyscy radośnie zawołać: witaj szkoło! Uczniowskie rzemiosło jest bardzo trudne i choć uczą nas sami mistrzowie, to jednak nie brakuje wśród uczniowskiej czeladzi takich, którym wypełnianie uczniowskich obowiązków sprawia wiele trudności. Dlatego wraz ze wrześniem i szkolnym dzwonkiem ślemy wam życzenia. Pachnie siano koniczyna, babie lato z wiatrem leci, a ja wrzesień dziś zaczynam, ciepły list do wszystkich dzieci. Chcę wam życzyć na początek, by nauka szła jak z płatka, żeby tyle było piątek, ile pszczół na polnych kwiatkach. Żeby pochwał było tyle, ile szyszek gęsty Boże. Żeby w szkole było milej niż nad rzeką lub nad morzem. Długopisy, wszystkie pióra, niechaj piszą mądrze, ładnie i nie skrzypią tak jak żuraw, kiedy błąd się gdzieś zakradnie. Szanowni pedagodzy, życzymy wam, aby każdy spędzony z nami w tym roku szkolnym dzień był jak wielka, niezwykła wyprawa w nieznane. Wam, drodzy rodzice, życzymy, aby po spotkaniach z naszymi wychowawcami przepełniała was duma i radość. Natomiast wam, miłe koleżanki i drodzy koledzy, życzymy chłonności umysłów, łatwości w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz nauki w atmosferze przyjaźni i wzajemnego szacunku. W związku z przypadającą w tym roku setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę, rok 2018 został ogłoszony rokiem dla niepodległej. Nasza szkoła włączy się w obchody tego doniosłego wydarzenia, a będą one wyjątkowe, ponieważ jako jedyna placówka w powiecie uzyskaliśmy na rozpoczynający się właśnie rok szkolny projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej pod tytułem Niepodległa, który dotyczy wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej. Pragnę poinformować, że w projekcie oprócz uczniów i nauczycieli czynny udział będą brali rodzice. A teraz o zabranie głosu proszę ponownie panią dyrektor. Jest to szczególny projekt, który bardzo mocno będzie angażował, scalał, integrował nas wszystkich, czyli uczniów, rodziców i nauczycieli.
Szczegóły dowiecie się Państwo na spotkaniu z rodzicami. Więcej informacji podadzą też nauczyciele, którzy napisali ten projekt. A projekt napisała pani Lucyna Rączkiewicz z panią Adrianną Dokurno. Brawo. Skoro o projektach, to wspomnę tylko, że oprócz projektów patriotycznych będziemy kontynuowali w tym roku projekt Klucz do kompetencji, mający na celu podniesienie jakości kształcenia. On rozpoczął się w ubiegłym roku, trwał przez cały rok szkolny i będzie trwał jeszcze jeden semestr. Uczniowie nauczania wczesnoszkolnego będą ćwiczyli kodowanie, tym razem w projekcie Mega Misja. I tutaj podziękowania należą się pani Małgorzacie Serediak, gdyż ona zgłosiła naszą szkołę do tego projektu. Dziękuję pięknie. Realizować będziemy projekt Klub dotyczący rozwijania sprawności fizycznej uczniów. W ubiegłym roku szkolnym z tego projektu wyposażyliśmy w sprzęt salę korekcyjną, a w tym roku zakupimy sprzęt niezbędny do mini boiska trawiastego, które może zostać utworzone z inicjatywy Rady Sołeckiej Suliszewa, polegającej na przystąpieniu do konkursu grantowego ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lider Pojezierza. Dziękuję panu Danielowi Jarmarkiewiczowi. Kochani, po tych informacjach nie pozostaje mi nic innego, jak ogłosić, że rok szkolny 2018-2019 został rozpoczęty. Czas wracać do szkolnych ławek, dbając, by wszyscy dotarli do celu i poczuli radość z dobrze wykonanego zadania.